Halo, halo. Wydaje mi się, żeby nie było mnie słychać. Opowiadałem tylko, że nazywam się Bartek Słodownik, jestem community managerem firmy Klabater, która jest wydawcą gry Crossroads Inn, w którą dzisiaj zagramy. W grze Crossroads Inn mamy tak naprawdę dwa tryby gry. Jest tryb kampanii oraz tryb sandbox. Tryb kampanii to jest tryb, gdzie po prostu prowadzimy karczmę i dodatkowo mamy do tego wątki kampanii. Zagramy na pewno w czasie kolejnych streamów. I mamy tryb sandbox, który dzisiaj zagramy, gdzie prowadzimy karczmę bez żadnych wątków kampanii. Po prostu symulator karczmy. Pod tryby w trybie sandbox, właśnie w zależności od tego, od skali trudności, od poziomu trudności naszej gry. Dzisiaj zagramy na normalnym, jest jeszcze challenging, czyli tryb trudniejszy, który wiadomo nie będzie aż tak łaskawy jak carefree, gdzie mamy wszystko już odblokowane tak naprawdę i nie musimy się o nic martwić. Dzisiaj zagramy w tryb normal, pokażę Wam, jak się buduje całą karczmę. Zapraszam. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, śmiało piszcie, spróbuję Wam odpowiedzieć. Jeżeli czegoś nie będę wiedział, to na pewno koledzy, którzy siedzą przede mną, mi pomogą. Koledzy deweloperzy. Tak, w pierwszej kolejności, jak poruszamy się? Głównie używamy do tego myszki oraz WASD, które porusza kamerą. Oddalamy scrollem, przybliżamy również scrollem. W pierwszej kolejności należy zbudować główną siedzibę karczmy. Klikamy po prostu w Build Mode, wybieramy Main Hall i budujemy główne pomieszczenie karczmy. Najlepiej jest, żeby było to mniej więcej, żeby był to prostokąt 3x4 kwadraty. Jak widać, nasze pole, gdzie możemy budować, jest oznaczone kwadratami. W niektórych miejscach nie możemy budować, bo wiadomo, są kamienie, drewno, je później będziemy mogli usunąć. Więc zbudujmy 3x4 na początku. Od razu oprócz głównego pomieszczenia karczmy możemy też dodać pusty pokój, game room, czyli wiadomo, pokój gier, kuchnię, pokój dla gości, pokój prywatny, staff room, czyli pokój dla obsługi i storage, czyli magazyn. Na początku najważniejsze jest główna hala karczmy, kuchnia i magazyn. Musimy gdzieś składować nasze rzeczy. Oprócz tego oczywiście dodajemy drzwi. Drzwi są bezpłatne, nie musimy płacić za każdy kwadrat, tak jakby naszej budowli. Musimy płacić po 500 zł. Tutaj mamy ilość złota, jaką możemy wydać. Drzwi. Dodajmy drzwi. Do każdego pomieszczenia, oczywiście do kuchni również, do magazynu również. I tak samo okna. Okna też są bezpłatne, więc możemy dodawać. Jeżeli się miejsce pali na zielono, to znaczy, że możemy tam dodać. Kamerę przekręcamy oczywiście prawym przyciskiem myszy, przytrzymujemy i możemy kręcić dookoła. To oprócz takich rzeczy najważniejszych jak drzwi i okna, możemy też dodać pomalować ściany. Tu możemy wybrać, jest standardowo kamień, możemy wybrać, żeby było ładniej, na przykład na zewnątrz damy na dole kamień, na górze białą farbą. Żeby pomalować wszystko
klikamy z shiftem, a normalnie też możemy po prostu po kolei klikać. Wydaje mi się, że z shiftem jest o wiele szybciej, więc ja też tak robię. Do kuchni i do magazynu nie wydaje mi się, że jest to najważniejsze, żeby tam były pomalowane ściany. Tam wchodzą tylko i wyłącznie nasi pracownicy, więc nie ma co tracić pieniędzy. To jest 15 zł za każdy kawałek, więc bez sensu tracić te pieniądze. Tak samo oprócz ścian możemy też pomalować, że tak powiem, podłogi, ułożyć nowe podłogi. Też z shiftem klikamy, na przykład, jeżeli mamy tu drewno, to drewno klikamy z shiftem. I to wszystko z build mode. Od razu pójdziemy do development, gdzie mamy dodatki, które dzięki którym łatwiej nam będzie prowadzić naszą karczmę. Te dodatki, punkty do upgrade'u zdobywamy poprzez wykonywanie zadań. Za chwilę pokażę te wszystkie zadania. Na początku wydaje mi się, że budować nic nie będziemy, więc odblokujemy sobie nowych gości. Z wyposażenia karczmy, przez które wchodzimy w Furnish Mode, wchodzimy i wykupujemy sobie. Więc na początku oczywiście bar. Przekręcamy strzałkami. Strzałka zielona to pokazuje nam, w którą stronę będzie skierowany bar. Czyli ustawiamy tak, żeby był przodem oczywiście do ludzi. Oczywiście musimy też dać stoły. Na początku 3 na 100% wystarczą. Później ławki. Ławki, oczywiście jak są czerwone, nie możemy tak postawić. Jak są białe, to stoją. A jak są na żółto, to znaczy, że są sparowane razem ze stołami. Więc stawiamy na żółto. I wszystko. Co tu jeszcze musimy dodać? Na pewno musimy dodać storage shelf, czyli półkę do magazynu naszego. Tak samo tam dodamy od razu beczkę na wino i alkohol, inne, powiedzmy dwie, bo w planach mam od razu kupić i wino, i lager. I od razu też beczkę na wodę. To może ustawimy bardziej z tej strony w kuchni. Do kuchni też od razu dajemy starą zmywarkę. Przyda się. Od razu jakiś garniec, żeby można było przygotowywać różne rzeczy. Może tak. Co oprócz tego? Oczywiście światło. Musimy dodać światło. Pochodnie na początku wystarczą, są najtańsze, nie ma co przepłacać. Na razie liczymy każdy grosz. I oczywiście jak jest na biało, możemy postawić. Nasza karczma musi być dobrze oświetlona. Oczywiście w magazynie nie musi być aż tyle światła, tak samo w kuchni. Raczej się nic nie stanie. Co? Wychodek, bardzo ważna rzecz. Sprzedajemy piwo. Piwo jest moczopędne. Warto zawsze kupić. Pojemnik na drewno też się przyda. Co tu jeszcze należy kupić? Wydaje mi się, że z takich rzeczy to wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało pytajcie.
Więc tak, przechodzimy do naszego pamiętnika teraz. Tak jak mówiłem, tutaj mamy wszystkie zadania, które przed nami stawia gra. Za każde zadanie dostajemy dodatek jakiś, na przykład zwiększenie naszej fejmu, naszej tawerny oczywiście. Przed nami jeszcze musimy zatrudnić ludzi. Pierwszy gość, wiadomo, każdy na spokojnie sobie może wykonać te wszystkie zadania. Też przez to, że odblokowaliśmy niektóre zadania, to dostaliśmy kilka punktów upgrade'u. Wydaje mi się, że chciałbym kupić studnię, więc muszę na początku odblokować możliwość rąbania drewna i studnia. Wydaje mi się, że też dobrym pomysłem jest odblokowanie może dartów, może zagramy, jeżeli będziecie chcieli. Wygląd karczmy wpływa na jej dochody, bardziej przystrojenie karczmy. Na razie nie mamy możliwości bardziej przystrojenia jej, tylko jedynie oświetlenie, ale w późniejszych etapach można odblokować różne dodatki, na przykład jakieś flagi, takie rzeczy, które po prostu przystroją ładniej naszą karczmę i po prostu inny typ gości będzie chciał do nas przychodzić. Wiadomo, najbiedniejsi nie chcą płacić tyle za wino, dużo, dużo za wino. Bardziej chcą, żeby to było jak najtańsze i żeby nie za bardzo im zależy na wyglądzie tej karczmy, ale im wyższa klasa, tym będą chcieli więcej zapłacić będą w stanie więcej zapłacić za nasze potrawy, ale też będą oczekiwali ładniejszej karczmy. Tak, na razie nasz jedyny pracownik sobie spokojnie nosi wino. Mamy tutaj na początku mamy zamówione wino, jakieś tu mamy świece. Żeby zatrudnić pracowników, musimy kliknąć Workers Window i po prostu dodajemy. Na początku bardzo ważny jest servant, czyli gosposia, którą zatrudnimy tą. Każdy pracownik ma swoje cechy. Wydaje mi się, że ta będzie dobra, bo nie pracuje wolno w porównaniu do Stelli. Wydaje mi się, że będzie dobra. Ops. Przepraszam. Wydaje mi się, że będzie najlepsza, więc ją weźmiemy. Pomocnik kucharza oczywiście też jest ważny. Myślę, że Lutza weźmiemy. Zaryzykujemy. I co jeszcze? Wydaje mi się, że na razie tyle nam wystarczy. Też nie chcemy wydawać nie wiadomo ile pieniędzy na początek, bo this is sandbox mode. Today the stream is in Polish, but feel free to join us, even if you don't know Polish. Jak mamy już zatrudnionych pracowników, należy też dodać ustawić menu, oczywiście. Klikamy Services Window i Add to Menu. Na początku, tak jak mówiłem, mamy już zamówiony lager, więc dodajemy. Wydaje mi się, że na początku też warto jest dodać wino, które nie jest za drogie. I coś do jedzenia. Wydaje mi się, że zupa w chlebie będzie odpowiednia.
Żeby ustawić cenę, teraz jest oczywiście każdy z potraw zadowoli inny typ naszych gości. Tutaj na przykład lager zadowoli najbiedniejszych, więc wydaje mi się, że należy ustawić trochę niższą cenę. Wiadomo, nie mają tyle pieniędzy, więc ustawimy trochę niższe. Na razie na początek będziemy taką karczmą dla biedniejszych, dlatego tak, żeby byli zadowoleni. Oczywiście, jeżeli nam brakuje jeżeli jest żółty znacznik, to znaczy, że brakuje nam jakichś towarów. Czyli na przykład tutaj brakuje nam wody, która... odblokowałem oczywiście, zapomniałem dodać. Odblokowałem studnię i nie dodałem, więc od razu dodajemy studnię. Zaraz będziemy mieli wodę, ale nadal brakuje nam kiełbasy. Tutaj lager zaraz powinien być, wino też powinno być, ale też zakupimy. Jak zakupić produkty? Wchodzimy w mapę i większość miejscowości ma swój market. Tu mamy cenę, jaką musimy zapłacić w tym miejscu. Tu mamy średnią cenę, jaka jest w całym świecie Delcris. Więc jeżeli musimy zapłacić 132 zł za kiełbasę, która normalnie kosztuje około 150, to wydaje mi się, że to jest dobry dla nas przelicznik, mimo tego, że lager jest tutaj trochę droższy o 7, wino jest też o 3 trochę droższe o 3 zł. Tutaj wino jest też droższe, więc bez sensu tutaj. Wydaje mi się, że stąd zamówimy. Po prostu klikamy i dodajemy. Na początku dodałbym 3 lagery, trochę wina i kiełbasę. Za wszystko musimy doliczyć sobie 100 zł transportu. Możemy też dodać ekspres albo specjalną protekcję, ale nie jest to konieczne. Za wszystko zapłacimy 739, więc może dodamy jeszcze może jedno wino i jednego lagera i jedną kiełbasę. O tak. I mamy. Każdy transport ma ograniczoną ilość miejsc. Możemy później to rozwinąć bardziej w dewelopmencie, ale na razie jest to 10 składników. Klikamy OK. Z naszego konta zeszło 1000 zł. I tutaj w ciągu 2 godzin powinien być nasz transport. Możemy trochę przyspieszyć naszą rozgrywkę. Wiadomo, przyspieszanie, normalny czas, pauzowanie. Tutaj mamy informacje na temat naszych gości, którzy będą przychodzili do naszej karczmy. Na razie najbardziej zadowoleni są najubożsi. Informacje o tych wszystkich klasach społecznych są na naszym Facebooku. Polecam się zapoznać. Tutaj mamy liczbę gości, ile aktualnie przebywa w naszej karczmie. Wiadomo, jest zero, bo jesteśmy cały czas zamknięci. Tutaj mamy plotki, tak zwane plotki, dzięki którym możemy później na przykład rozwijać swoją sieć kupiecką. Tu, żeby rozwinąć tę sieć kupiecką, potrzebujemy 20 plotek zielonych albo zapłacić po prostu 500 zł. Wydaje mi się, że zapłacimy 500 zł, bo mamy, o ile dobrze pamiętam, tak, musimy ustawić swoją pierwszą trasę zakupu i za to dostaniemy 500 zł, więc tak naprawdę wyjdziemy na zero, a będziemy mieli rozwiniętą już pierwszą
drogę dla kupców. I tak jak mówię, dostajemy 500 zł. Już sobie powoli noszą. Tak, jeszcze może byśmy zatrudnili kogoś, kto by mógł pomóc nosić. Więc o, jest workaholic, więc bierzemy go. I przez to zrobiliśmy kolejny objective Dream Team. Czy możemy coś? Nie, nie możemy jeszcze nic zrobić dodatkowego. Myślę, że możemy powoli otwierać naszą karczmę, mimo że jest noc. Otwieramy. Warto też dodać światło przed naszą karczmą. Ustawmy je, żeby było łatwiej wchodzić. Niech ludzie wchodzą, nie wychodzą. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało pytajcie. Jestem tu po to, żeby powiedzieć wam, jak gra się w tą grę. Zachęcić was trochę do zakupu, bo wydaje się bardzo fajna. A cały czas też pracujemy nad tym, żeby była jeszcze fajniejsza. Swoją karczmę już otworzyliśmy. Za chwilę powinni spływać do nas pierwsi goście. Oczywiście każdy pracownik potrzebuje chwili przerwy. Możemy też odwołać jego przerwę, klikając stop break i wraca do pracy. Pierwsi goście spływają do naszej karczmy. Już mamy pierwszych pięciu. Nasza niestety. Zatrudnijmy jeszcze jakąś pomocnicę, bo widzę, że nasza aktualnie woli sobie palić fajkę, a nie pomagać nam. Kolejny obiektyw zrobiony. Nasz fame rośnie. O, jak widać, już mamy 12 gości. Kolejni przychodzą. Wydaje mi się, że w tym momencie, gdy mamy aż tylu gości, możemy pomyśleć nad kupnem jeszcze jednego stołu, więc po prostu zróbmy to, żeby mogli nowi przyjść. Oczywiście na żółtym grupujemy. Czy mamy development? Tak, mamy trzy punkty do developmentu. Wydaje mi się, że możemy odblokować sobie łóżka. Tool shelf też wydaje mi się, że będzie dobre. I zmniejszymy sobie koszty budowy o 50 zł. Więc skoro już mamy odblokowane łóżka, może na początku niech ktoś nam to zbierze. A i oczywiście kupmy jeszcze. Żebyśmy mogli zdobywać drewno do opału.
Nasz pracownik ładnie zabiera, usuwa nasz kamień z naszego pola do budowania i zaraz tam wybudujemy sobie pokoje, które będziemy mogli wynająć. Już. Więc wchodzimy znowu w build mode i guest room. I zrobimy tak, że tak, i tu zrobimy jeden staff room, tak żeby też mogli sobie tam wchodzić. Oczywiście okien nie potrzebujemy teraz. Tu damy drzwi. I z tej strony damy drzwi, tu oczywiście okno jeszcze. Okien nie musimy tutaj dawać, wydaje mi się, że są zbędne. Tu zmienimy trochę wystrój. Może tak. I oczywiście światło. Jako, że to jest miejsce, gdzie będą spali, nie musi być za dużo światła. I łóżka. Możemy dać dwa od razu tu i z tej strony, dwa dla naszych. O, tutaj jeszcze się będzie blokowało, więc to przestawimy na tą stronę może. O. I teraz powinno być dobrze. Dzięki temu możemy wynajmować te łóżka. Tutaj sobie może ułożyć wszystko na spokojnie. Dodamy też tool shelf, żeby można było sprzątać w naszej karczmie, bo już widzę, że tutaj na przykład brudno się zaczyna robić, a nie chcemy, żeby nasi goście stwierdzili, że jest brudno. O, nie wiem, czy zauważyliście, ale goście krzyczeli, że są szczury. W takim razie musimy kupić też pułapki na szczury. Kosztują po 120 od jednej, ale na szczęście działają, łapią te szczury, więc nie chcąc mieć szczurów w karczmie, trzeba zainwestować trochę. Cały czas tam spływają pieniądze. W wolnej chwili możemy spojrzeć na przykład w statystyki. Tutaj pokazuje nam, jaki mamy profit dla danej nacji. Wiadomo, teraz mamy wydatków trochę więcej, bo przed chwilą budowaliśmy dodatkowe pomieszczenia, więc wiadomo, będzie to na minusie, ale już mamy income powyżej 1000, więc jest dobrze. Widać, że dużo zostawia jednak ta najbiedniejsza część, najbiedniejsza strefa Delcris. Mamy 13-14 gości, więc cały czas ten lager będzie się lał. Tak, gościom oświetlenie ma znaczenie. Goście się czują źle po ciemku. Narzekają, że jest bardzo ciemno w karczmie i widać to na przykład w... Ojojoj, tu. Klikając na guest w statystykach mamy opinię każdego gościa. Tu, o właśnie, looks dull, there are rats, crappy food. Trzeba zainwestować w takim razie chyba w lepszego kucharza. Na szczęście nikt nie narzeka, że jest ciemno. Może będzie pewnie zaraz ktoś narzekał, że jest trochę brudno. Więc wydaje mi się, że warto zainwestować w housekeeper. Tak, wydaje mi się, że zainwestujemy w niego. Trochę więcej kosztuje, ale dzięki temu teraz możemy powiedzieć jednej z naszych sprzątaczek,
żeby zajęła się tylko i wyłącznie sprzątaniem. Jak to zrobić? Klikamy w Details, na imię Details i ustawiamy jej priorities. Czyli na przykład tu ustawiamy cleaning the high, waitress low, room services high maybe, może być gossip i innkeeping na low, albo wręcz całkiem wyłączone, tak żeby skupiła się na czyszczeniu. Tak samo możemy ustawić dla każdego, ale wydaje mi się, że na razie tak będzie dobrze. Możemy też pomyśleć nad tym kucharzem. Mamy doświadczonego, który kosztuje dużo. Niby liczymy każdy grosz, ale chociaż w sumie nie mamy aż tak dużo na razie przepisów, nie zależy nam aż tak bardzo na jedzeniu, bardziej na napitku, więc na razie weźmiemy kitchen hand, zatrudnimy, chociaż nie, on pracuje bardzo wolno. Zainwestujemy. Zrobiliśmy kolejny objective, sprzedaliśmy 20 kufli lagera, więc dostaliśmy, nasz fame rośnie. Jak widać, dwóch już jest zainteresowanych, dwie osoby wynajęciem u nas pokoju. A nie, to nasi pracownicy nawet. O tak. Cały czas przybywa liczba gości 16. Musimy się zastanowić, czy starczy nam na pewno lagera i składników po prostu. A lager zostało 14. Wina 11, więc wydaje mi się, że musimy zakupić. Może od Rozburiego zamówimy lager 56, gdzie średnia cena 62. Zamówimy 5 i wino też jest niezła cena. I transport powinien być w ciągu 2 godzin, więc zaraz powinien przyjść. Tu już trochę kolegę zawiało. No ale to znaczy, że dużo pieniędzy zostawił u nas. Że ma słabą głowę. Transport przyszedł, jak widać 10 beczek. Pytajcie śmiało, jeżeli macie jakieś pytania w sprawie naszej gry. Dobrze. Naszego sposia sprząta. To niestety szczury są nawet na zewnątrz, więc wydaje mi się, że postawimy jeszcze jedną pułapkę na szczury. Na zewnątrz, żeby się też złapały. Oczywiście, jak widać, pieniądze są ograniczone, zwłaszcza w tym podtrybie. Więc, jak będzie nam trochę brakowało tych pieniędzy, żeby przejść do mapy świata i wyszukać na przykład
banku, na przykład w Yorville, na przykład tutaj jest w Andermaki. Jeszcze gdzieś powinien być taki sam bank w, wydaje mi się, że tutaj tak, Sambri. Możemy wziąć pożyczkę od 1000 do 20 tysięcy. Zwracamy, musimy ją zwrócić w ciągu 20 dni, inaczej nie będzie przyjemnie, ale wydaje mi się, że na razie nie potrzebujemy, na razie jeszcze mamy 11 tysięcy. Tutaj jest zaznaczona jest nasza karczma. Czy mamy jakieś punkty developmentu? Tak, mamy punkty developmentu. Wydaje mi się, że możemy zwiększyć trochę ilość pieniędzy, którą ludzie są w stanie zapłacić za nasze potrawy. I też dostamy, żeby goście chcieli chętniej zostawiali, albo nie. O, odblokujemy sobie i teraz będziemy mogli zakupić i zasadzić sobie różne rzeczy. Nie będziemy musieli zamawiać wszystkiego od innych i płacić za to dodatkowo, tylko po prostu 200 zł płacimy za miejsca do sadzenia. O, możemy rzodkiewki posadzić, może się przydadzą, może nie. Tutaj widzę, że jest bardzo brudno, niech trochę posprząta nasza sprzątaczka, a tutaj jeden z naszych pracowników wsadzić sobie spokojnie. Wydaje mi się, że też możemy zwiększyć trochę tą kwotę. Tutaj to no powiedzmy 35. Nie będą mega zadowoleni, ale tutaj może trochę mniej, żeby 30, powiedzmy 32, żeby dalej byli zadowoleni, ale nie aż tak, żebyśmy też więcej zarabiali. Tutaj możemy do 60, może do 66 zwiększymy. No, możemy zniszczyć to, usunąć. Jak nam statystyki? No wydaliśmy 400 zł na przed chwilą na miejsca do sadzenia, więc wiadomo, nasze wydatki są trochę podwyższone przez to, ale cały czas będziemy wychodzić po trochu na plus. Jak widać, cały czas ludzie przychodzą, cały czas są chętni płacić za nasze usługi, więc jest dobrze. A dzięki temu, że usunęliśmy kilka pozostałości po świecie, z naszego miejsca odblokowaliśmy kilka dodatkowych obiektywów. 500 zł, Rise Fame. Mamy dwa punkty developmentu. Wydaje mi się, że może no możemy na razie Trails i Travelersów sobie odblokujemy. Dzięki temu, że odblokowaliśmy Travelersów, powinni zaczynać przychodzić do nas inni goście i właśnie bardziej być chętni, żeby wynająć łóżka. Jak widać, już mamy 17 gości. Dużo. Tutaj mamy każdego z imienia. Oczywiście tutaj oprócz ustawiania menu możemy też ustawić
jest za jaką cenę chcemy wynająć łóżko. Powiedzmy, no wiadomo, tak samo jak przy menu, też im taniej, tym bardziej zadowoleni będą. Powiedzmy na razie, to 30 to jest optymalna kwota, więc zostawmy tak jak było. Czy mamy odblokowane rzutki, bo nie pamiętam. Tak, mamy odblokowane rzutki. Zaraz dobudujemy specjalny pokój gier, zagramy i myślę, że już będziemy kończyć na dzisiaj. Pokój gier zbudujemy taki nie za duży. Będzie do niego wejście od zewnątrz. Dodamy rzutki. I jakieś światło oczywiście. Jak grać w rzutki? Oczywiście tutaj goście mogą sobie przyjść i zagrać w rzutki, ale my również możemy pograć. Klikamy na tarczę i klikamy w rzutki. Na czym polega gra? Na tym, żeby po prostu zdobyć więcej punktów niż nasz rywal. Po każdym mamy 5 rzutów, 5 noży i po każdej serii 5 rzutów wygrany, ta osoba, która będzie miała więcej punktów, pije jednego browara. Tak, w trakcie gry czas płynie normalnie. Wrzucamy tak, żeby być jak najbliżej czerwonego pola na środku, naszym żółtym znacznikiem. 12, on ma zdobył 6 punktów, więc na razie wygrywamy. Tą rundę wygraliśmy, więc lager jest nasz. Nie wiem, cieszyć się czy nie cieszyć. Będzie teraz trochę utrudnione dla nas gra, bo jak widać ekran się trochę bardziej trzęsie. Wiadomo, wypiliśmy jedno piwo, więc jest trochę ciężej. Jak widać, ten nasz przeciwnik zrzucił za 30 punktów, my za 4. Oj, za 3. Chyba tą rundę przegraliśmy. Jak widać, ogólnej klasyfikacji też przegrywamy 25 punktami aż. A on jeszcze rzucił kolejny raz za 24 punkty. My za 11, 10. Czy oj. Wydaje mi się, że tą grę przegramy. Mimo, że on też przestaje rzucać dobrze, ale ma już taką przewagę, że raczej nie damy rady. No niestety, przegraliśmy 166 do 124. Nie wiadomo, trochę też nie możemy tego raczej zrobić, bo nie każdy może pić piwo w Polsce, nie możemy dorzucać tego do każdego zestawu. Co do piwa, jeszcze myślimy, jak to zrobić, ale na pewno będzie możliwość spróbowania go. Wychodzimy, jak widać, czas normalnie płynie. Goście normalnie siedzą, cały czas zamawiają piwo. Nasze. Wydaje mi się, że pokazałem Wam na razie wszystko, co chciałem. Będziemy na pewno pokazywali Wam jeszcze tryb kampanii. Będzie też pokazany tryb. Będzie tryb kampanii, będzie tryb ten, gdzie nie mamy żadnych ograniczeń, gdzie nie musimy się martwić pieniędzmi, mamy wszystko odblokowane. Też będzie fajnie Wam pokazać, jak można zbudować fajnie swoją karczmę, kilkupiętrową oczywiście. Możemy zbudować schody. Na razie wygląda ona tak z zewnątrz. Ładny daszek,
ale możemy też dobudować piętra. Teraz na razie nie ma sensu, bo przy takiej ilości gości nie jest to za dużo. Bez sensu jest budować kolejne piętra, narażać się na dodatkowe koszta. Wydaje mi się, że tyle Wam chciałem pokazać. Dziękuję bardzo Wam za dzisiaj i do zobaczenia. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, śmiało piszcie. Jeszcze chwilę Wam odpowiemy. Ewentualnie pytajcie na naszym Facebooku. Dziękuję.